Proszę Państwa, zonen. Z nie widzimy, ale onen czytamy wyraźnie i fragment dolny herbu w znaku wodnym też widoczny na tej setce. Setka serii C z bieżącej oferty z napisowym firmowym znakiem wodnym. Egzemplarz, jak widzimy, z ubytkami. Ubytek w dolnej części, tutaj taki ubytek, wyszarpnięcie też w górnej części. Dość niestandardowe, ale też umiem sobie je wytłumaczyć w ten sposób, że rzeczywiście te setki mają sztywny, gruby papier, który ma taką skłonność do bardzo mocnego osłabiania się na liniach złamań, także niewykluczone, że tutaj powiedzmy jakieś złamanie wielokrotne narożnika spowodowało, że on częściowo się przerwał na linii tego złamania, reszta odpadła, tu być może jakieś wyszarpnięcie. Widać, że tę pozostałą część banknotu starano się zabezpieczyć konserwatorsko dość dobrze, czyli tutaj nie ma jakiejś taśmy, nie ma jakiegoś skocza czy rzeczy mocno ingerencyjnych. Tutaj wydaje mi się, że jest to po prostu taka bibułka konserwatorska, introligatorska, jaką czasami widzimy na książkach naprawianych, bibliotekach czy no, w zbiorach archiwalnych. Jest to tylko od strony rewersu, od strony awersu miejscami troszkę prześwituje. Tutaj również na linii tego złamania lekko widoczne, ale zrobione dość umiejętnie, dzięki temu, że Państwa, od strony awersu prezencja poprawna, pomijając właśnie te dwa ubytki. Dużymi atrakcjami tego banknotu to właśnie ten znak wodny Zonen, który jest bardzo lubiany, ceniony, szczególnie ostatnio przez Państwa, i seria C, zdecydowanie rzadsza w przypadku setek, czyli tutaj zazwyczaj, jeżeli ktoś sprawdzi nawet swój zbiór, czy spyta znajomych, czy zrobi kwerendę chociażby po aukcyjnych archiwach, zobaczy, że ładne setki to seria A. Serie B i C wyraźnie rzadsze. Seria C, sztywny papier, dobra pieczęć. Tutaj właśnie też chwila zastanowienia mojego, gdyż rzeczywiście mamy banknot po poprawkach konserwatorskich, ale pieczęć nie wykazuje żadnych śladów tychże poprawek. Czyli widać, że po prostu zachowane naturalnie, bez zmoczenia całościowego, tylko z zabezpieczeniem naddarci tutaj krawędzi przez konserwatora. Natomiast pieczęć nie pozostawia żadnej wątpliwości, że tutaj nie była żadna ingerencja czy moczenie. Numer sześciocyfrowy, dość wysoki, notabene 16626. Choć o to już trzeba by spytać pana Roberta Jędrycha, gdyż on prowadzi szczegółową kwerendę, także ma tutaj zakresy numeryczne poszczególnych nominałów dobrze wynotowane. Seria C, setki.